To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Z naukowego punktu widzenia trzmiel nigdy nie powinien latać. Zasady aerodynamiki mówią jasno, że wielkość jego skrzydeł jest zbyt mała w porównaniu do masy ciała. Jednakże trzmiel o tym nie wie i po prostu lata. Podobna historia dzieje się w górach w Andach, gdzie starszyzna wioski zebrała się i miała rozważyć bardzo trudny problem. I co się okazało, że postanowili, że ten problem powierzą młodej dziewczynie. I wędrowiec, który tamtędy przychodził, mówi: no ale słuchajcie, jak wy jesteście starszyzną, dlaczego powierzacie tak ważny, trudny problem tej młodej dziewczynie, która jest niedoświadczona? A oni odpowiedzieli: bo ona jeszcze nie wie tego, że tego problemu nie da się rozwiązać. I tu jest prawda o nas. Jeżeli jesteśmy nieświadomi, jeżeli mamy marzenia i w coś bardzo wierzymy, to co? No to staje się to realne. A jeżeli zaczniemy wszystko analizować, badać i twierdzić, że to jest niemożliwe, to oczywiście będzie to niemożliwe. Więc może czasami lepiej nie rozdrabniać się, nie koncentrować, nie wmawiać sobie, nie analizować i nie dokonywać tych wszystkich czynności, które powodują, że zaczynamy rzeczywiście wierzyć w coś, że to jest niemożliwe. A jeżeli jesteśmy trochę naiwni, mamy niesamowite marzenia i po prostu idziemy za tymi marzeniami, to co? To po prostu się dzieje. Może tak warto podchodzić do życia. Miłego dnia.